Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w tak sympatycznym dniu, jakim są walentynki. O czym każdy uczeń powinien pamiętać w tym dniu? Po pierwsze o tym, że uczniowie obchodzą ten dzień nie jako dzień zakochanych, ale jako dzień przyjaźni i jako dzień koleżeństwa. Każdy uczeń powinien wiedzieć, w jaki sposób napisać wyraz walentynki. Walentynki zapisujemy małą literą. Mimo iż imię Walenty zapiszemy wielką literą, to walentynki piszemy małą. Dlaczego? Bo nazwy obrzędów, zabaw, tradycji zapisujemy małą literą. I tak, walentynki, Andrzejki, Mikołajki, Katarzynki będą zapisane małą literą. Jednak Walenty, Andrzej, Mikołaj, Katarzyna będziemy musieli zapisać wielką literą, bo to imiona. O czym jeszcze warto pamiętać w dniu Świętego Walentego? Warto również wiedzieć, w jaki sposób zapisać i odczytać datę, w której to są obchodzone walentynki. Jak wiecie, walentynki obchodzone są 14 lutego. W jaki sposób zapisać tę datę? Prawidłowy zapis tej daty może być w kilku postaciach. Jedną z nich jest zapisanie dnia cyframi tak zwanymi arabskimi, miesiąca za pomocą znaków rzymskich, roku za pomocą cyfr arabskich, a na końcu literka r z kropeczką oznaczająca rok. Przy takim zapisie nie ma kropeczek między dniem, miesiącem a rokiem. Kropki pojawiają się dopiero wtedy, gdy chcemy zapisać w innej postaci tę datę. Wtedy, gdy dzień, miesiąc i rok zapisujemy cyframi tak zwanymi arabskimi. Dzień 14, a więc zapisujemy 14, stawiamy kropkę, następnie drugi miesiąc zapisujemy jako 02, stawiamy kropkę, no i rok 2022. Litera R z kropeczką, która oznacza rok. Jest jeszcze jeden zapis, poprawny zapis tej daty, a mianowicie dzień zapisujemy w postaci cyfr arabskich, miesiąc zapisujemy wyrazem, słowem, rok znowu cyframi arabskimi, no i literka R z kropką, która oznacza rok. Natomiast jak odczytujemy tę datę? Możemy odczytać 14 lutego 2022 roku lub 14 lutego 2022 roku. Kiedy odczytamy 14 lutego, a kiedy 14 lutego? Gdy zapytam, jaki dzisiaj dzień, odpowiem, dzisiaj 14 lutego. Natomiast gdy zapytam, kiedy przypadają walentynki, odpowiem, walentynki przypadają 14 lutego. Obydwie formy są formami poprawnymi. Zależy jednak od kontekstu, którą formę wybierzemy. Pamiętajcie jednak, żeby nie mówić 14 luty. Nie, nie, to jest zupełnie niepoprawna forma. 14 lutego albo 14 lutego. Moi drodzy, z okazji walentynek życzę Wam pięknego dnia. Bez względu na to, czy obchodzicie to święto, czy nie, życzę Wam, by było ono sympatyczne i by dzień upłynął Wam w super nastroju. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!